Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wячеслав Zarucki, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju. Dziś opowiem i pokażę wam wieś Bugrino na wyspie Колгуев. Бугрино jest jedyną osadą na wyspie Колгуев na Morzu Barentsa. Administracyjny jest częścią okręgu Zapoliarny Nienieckiego obszaru autonomicznego Rosji. Liczba mieszkańców osady zawsze wynosiła mniej niż 500 osób. W tej chwili, według oficjalnych danych, w osadzie mieszka 337 osób. Główną działalnością osady jest pasterstwo reniferów i rybołówstwo. W 2014 roku z powodu braku paszy renifery zaczęły wymierać. Ich liczba zmniejszyła się z 12 tysięcy do 400 sztuk. We wsi znajduje się przedszkoła, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, ośrodek kultury, sklepy, elektrownia spalinowa i poczta. W osadzie są tylko 4 ulice: Morska, Naberężna, Olenia i Antonówka. Komunikacja komórkowa w standardzie GSM, jak również radio Puvnoć FM. Głównym środkiem transportu są renifery i skutery śnieżne. Na wyspie można dostać się helikopterem Mi-8. Zimą śmigłowiec lata 2 razy w miesiącu, a latem 4 razy w miesiącu. Wraz z pasażerami helikopter dostarcza pocztę i niektóre artykuły spożywcze. W okresie żeglugi drogą morską dostarczane są różne towary, w tym niezbędne artykuły spożywcze w dużych ilościach. Są one przewiezione z Archangельска. Miejscowi postrzegają śmigłowiec jako zwykły poskładowy transport, tak jak postrzegamy autobus międzymiastowy. Rodzice i dzieci są już przyzwyczajone do latania do swoich krewnych i przyjaciół na wyspie. Nastolatki przylatują tu w czasie wakacji, aby odwiedzić rodziców, ponieważ na wyspie nie ma gimnazjum ani liceum. Po kilkudziesięciu minutach lotu z iluminatera widać wioskę Bugrino. Cała wioska podchodzi do helikoptera. Wszyscy spieszą się, by spotkać się z krewnymi, odebrać paczki lub udać się na lot na stały ląd. Wielu zaparkowało już swoje skutery śnieżne i czeka na ładowanie helikoptera. Po wyładowaniu helikoptera wszyscy podbiegają i zaczynają pomagać w rozładunku helikoptera. Podobnie jak na dworcu, pasażerowie czekają na ładowanie śmigłowca i odlot w przeciwnym kierunku. W tym czasie kobiety odbierają dzieci, mężczyzny wyjmują wszystkie bagaże i rozkładają je na saniach, które są przymocowane do skutera śnieżnego. Jest to bardzo prosta konstrukcja – skuter śnieżny i sanki, na których za pomocą pasów i lin mocuje się cały bagaż. Po załadowaniu bagaży można wyruszyć na miasto. Najważniejsze to ubrać się ciepło, żeby nie zmarznąć w pierwszych godzinach. W lecie lądowanie śmigłowca wygląda bezpieczniej, a załadunek jest wygodniejszy i szybszy. Śmigłowiec służy również do transportu materiałów budowlanych i innych towarów wspomagających życiu wsi. Jest tu jeden z dwóch sklepów we wsi. Sprzedają wszystko, czego potrzebujesz. Można tu kupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego oraz przybory kuchenne, takie jak czajnik, patelnia czy garnek. Jednak jedną rzeczą, której nie można tu kupić, jest alkohol. Robi się to ze względów bezpieczeństwa. Nawet na trzeźwo można w takiej wiosce zamarznąć na śmierć w tundrze, jeśli na przykład zepsuje się skuter śnieżny. A jeśli dodatkowo jest się pijanym, można umrzeć z zimna w najbliższej zaspie. To właśnie z tych powodów na wyspie nie sprzedają się alkoholu. Uważam, że to bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że ludzie nie próbują znaleźć substytutu alkoholu. A to jest lokalna poczta. Mimo że listonoszka ma komputer i kalkulator, to i tak swoje obliczenia wykonuje na drewnianym kalkulatorze. Ale jak to mówić po polsku? Bo jest do tego bardziej przyzwyczajona. Na poczcie można odebrać paczki i listy, a także kupić artykuły spożywcze. Poczta jest czynna od 9 do 12, ale według listonoszki jest bardzo zajęta i wychodzi z pracy później. Paczki docierają tu helikopterem. Jak już wcześniej mówiłem, zimą 2 razy w miesiącu, latem 4 razy w miesiącu. Również emeryci i renciści mogą tu przyjść raz w miesiącu, aby odebrać swoje emerytury. Pensje tutaj nie są wysokie, ale listonoszka nie podała, ile zarabia. Główna część społeczeństwa jest bezrobotna. Wszyscy żyją z emerytur dziadków. Oczywiście wykąpać się można tylko w banie, które trzeba najpierw zalać. Woda pobierana jest z miejscowego jeziora i przewożona skuterem śnieżnym z beczką. Takie ведро бери, черпай и наливай. Ага. Потом туда цапкай. Цапкай. Вот так. Woda na mrozie zamarza błyskawicznie, więc trzeba ją szybko przynosić. Należy również zaopatrzyć się w wodę pitną. Ludzie sprowadzają czystą wodę z jezior, wlewają ją do form. Woda zamienia się w lód i jest tak przechowywana. Kiedy trzeba pobrać wodę, lód jest po prostu odrąbywany siekierą i topiony. Знаем, какие воды, где брать. Оттуда берем. Ponieważ cała wyspa to tundra, wiatr jest stały, śnieg przekrywa wszystko i często trzeba odśnieżyć własny teren i drogi. Tak wygląda życie w innej odległej wiosce w Rosji. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmika, dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite i do widzenia wszystkim.